Teraz przystąpimy do robienia schodów tutaj od czoła wieży. W tym miejscu mają być schody, no i od tutaj boku część 20, część 20 i 81. To są balkoniki, tutaj 81, zaraz je pokażę, jak one wyglądają. O, to jest część, ta schody, część 20, to jest prosta, 21, 22 dach, schody z mnóstwem elementów, czyli tutaj może nie było widać, schody, 20, 21, 22 i tutaj takie jeszcze obu tych części 20, są takie balkony, to też te balkony można przyczepić będzie, bo są proste, widzę, i jeszcze te okna tutaj na górze. Na rysunku to będą część ta, schody tutaj są, część ta, czyli ta boczna, i nie wiem, czy na rysunku będą też balkony, gdzieś na którymś takim nie widać balkonów, no ale nie ma chyba sfotografowanych ich. Na żadnym nie widzę balkonów. Czyli przyklejamy teraz, schody zostawiam na później, przyklejamy teraz tutaj ten boczek, to przyklejone jest. Ta część 20, ten bok, narożnik. Tutaj już wymuszają po prostu te cyferki i te rysunki w instrukcji, przyklejanie okien, czyli widzicie tutaj balkonik, tu jest tutaj ten balkonik, później te okienka tutaj, no i oj, trzeba uważać, no i tutaj ten malutki balkonik. To tak, to ten balkonik duży to jest taki, nie ma trudności z nim, on pójdzie tutaj. Te balkoniki, te okienka są też proste, to są te części tutaj, 86, jest ich pełno, tutaj przyklejamy i do tego daszek wygięty bardzo ładnie jest, to osobno robię i później będzie doklejane. Tutaj jest tylko kłopot z tą małą bocznym balkonikiem, to jest część 84, ona musi mieć daszek. Daszek jest taki, o, zobaczcie. No i ten daszek trochę komplikuje się, bo w tym daszku nie ma, na rysunku jest. To jest ten daszek właśnie, ten boczny. To jest właśnie ten daszek, znaczy się ten balkonik, o. Ale część 85 tutaj powinna mieć jakąś zakładkę, jakiś dach, a ta 85 jest rzeczywiście zakrzywiona. O, taki daszek tutaj widać, ale nie ma jak ją przykleić. Trzeba sobie z tym poradzić po prostu. Nie jest to kłopot, ale trzeba sobie poradzić. To tu żeśmy omówili, tutaj do części tej 20 to się też nie ma kłopotu, tylko trzeba kleić starannie początek. Zobaczcie, mi została taka tutaj nieładna część po prostu, nie mogłem tego naciągnąć, trzeba będzie to jakoś podmalować albo zobaczymy, później są takie wyklejki. Tu góra też dach, nie ma komplikacji żadnych, tutaj też, także kleję na razie te okienka i te balkoniki. Schody to myślę sobie na koniec pod, sobie po wklejeniu tego wszystkiego zostawię sobie schody, moje ulubione, tak. I tak to wyglądają nasz balkony, okna, to są te części tutaj 86, 87, 88, 89, 81, 83 i 84, 85 na rysunku 6. Tutaj są już przyklejone. Zobaczcie, jak to wygląda. O,
Bardzo prosto, tutaj jedno, drugi ten. Proszę bardzo. I teraz może dalej zostawiam tutaj te schody, bo tutaj są ozdoby, dlatego to zostawiam na koniec. Na razie się jeszcze zajmę tutaj częściami 100, 101, 102, 103, z tymi dachami i tymi, znaczy się, oknami na dachach i kominami. To są elementy, które są przedstawione tutaj na rysunku 8. O, tutaj jest 100, 101, 103, 102. Są podobne elementy. Tutaj mam je częściowo powycinane. To jest 102. I tutaj są daszki. Oto są okienka takie, proszę bardzo. O. I tutaj do tego doklejamy daszek i na okno. Znaczy się na dach. Tym się zajmę, wycinaniem i przyklejaniem, bo to jest po prostu chwila, moment, a już będziemy mieli prawie że cały model gotowy, oprócz tych ozdobników do ścian, no i tych schodów. Po wklejeniu tych wszystkich okienek, o, to już pokazywałem, tych kominków, kominów, o tutaj, raz, dwa, trzy, i okien na dachu. To jest szybka praca, prosta. Zajmiemy się teraz właśnie na koniec tymi schodkami. Schody jak schody, zawsze ich nie lubiłem. Zajmiemy się tym ostatnim etapem naszego modelu. Cześć, już schody są sklejone, zobaczcie. Przykleiłem, tutaj was zastanawia może takie dwa z boku reflektorki, co to jest. Ano, zrobiłem podświetlenie tego ratusza, to jest koszulka samo termokurczliwa, to są kostki Wago, tutaj takie dane, żeby podświetlało mi ratusz. I to wszystko jest w szereg podłączone, czyli jedna, druga, trzecia, czwarta na rogach i wszystko jest podłączone do zasilacza antenowego, takiego przy antenie. W szereg. Później zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Na razie zademonstruję, jak wygląda ten mój model. Tu jest góra. Tu jest wieża. Dokładnie można popatrzeć. Zaraz włączymy te diodki. Tak to właśnie wygląda. O. Może mi się tam za bardzo, tam wiadomo, jakieś niedociągnięcia to mam, ale jak na pierwszy raz, to mi się podoba. Będę dalej kleił inne rzeczy. Tak więc, tak wygląda ten ratusz. Teraz pokażemy, jak wygląda oświetlony nasz ratusz. O, te diodki, no nawet ładnie świecą. Zaraz troszeczkę zmienię. O, tak to oświetlenie ratusza naszego mamy. No, fajnie to wygląda z daleka. Teraz drugą stronę.
drugą stronę. Boków nie oświetlałem. Tutaj nie wiem, na co to skierować. Może na tą wieżyczkę bardziej. To jest jeszcze możliwość. O, może tak bardziej. A to może bardziej tutaj. Och. Widzicie, jeszcze to jest wszystko nie skierowane. O tak. Można ustawić. Jeszcze tego nie ustawiałem. W każdym razie można to po prostu kierować. Tak to wygląda.